Pierwsze z trzech zaplanowanych spotkań za nami. We wtorek 16 lutego działacze klubów piłkarskich spod okręgu Malbork spotkali się z przedstawicielami Pomorskiego Związku Piłki Nożnej z prezesem Radosławem Michalskim na czele. Wydarzenie to miało miejsce w sali konferencyjnej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku. Oprócz panelu dyskusyjnego zostały również poruszone takie tematy jak m.in. nowa formuła zasad rozliczania z sędziami czy też proces licencyjny klubów. Dzień dobry, naszym gościem jest prezes Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, pan Radosław Michalski. Dzień dobry. Dobry. Tutaj nie podejmujemy się żadnych uchwał, tutaj nie podejmujemy żadnych takich strategicznych decyzji, raczej słuchamy to, co mówią kluby, robimy takie troszkę akcje promocyjne, tak jak w przypadku na przykład polisy Fair Play, którą już mamy od roku ponad, która jeszcze obniżyła koszty polis. Mieliśmy również propozycję zmodernizowania, zmodernizowania prowadzenia akademii piłkarskich poprzez internet, czyli można wszystko mieć w jednej aplikacji, powiadamiać rodziców, nawet zakupować sprzęt i takie różne rzeczy. Oprócz tego chcemy my jako Pomorski Związek wprowadzić karty zawodnicze, które by spowodowały to, że piłkarze nie musieliby już brać, czy w przypadkach zapomnienia legitymacji mieć problem. Chcemy wprowadzić takie karty, które będą już ze zdjęciem z logo PZPN-u, z naszym logo i które będą dokumentem samym w sobie. W tym roku mamy już zatwierdzoną uchwałę zarządu PZPN-u przepisy dotyczące klubów trzeciej ligi. W najbliższy poniedziałek na zarząd PZPN-u trafiają przepisy dotyczące klubów czwartej ligi i niższych klas rozgrywkowych. Czyli dzisiejsze spotkanie było głównie takie informacyjne? Tak, jest to takie spotkanie coroczne, gdzie my przekazujemy, co byśmy chcieli jeszcze w najbliższym czasie zrobić. Słuchamy kluby, które mówią, co im jeszcze nie pasuje, co można zmienić, co można poprawić. Tak było widać, tak było po tym spotkaniu. Spotkanie było w przyjaznej atmosferze bardzo fajne i z roku na rok tak się dzieje. Także wydaje mi się, że współpraca pomiędzy klubami a Pomorskim Związkiem Piłki Nożnej jest bardzo dobra. A czy jeszcze takie spotkania odbędą się w innych miastach niż tylko Malbork? Tak, my tradycyjnie robimy trzy spotkania, czyli jedno w Malborku, jedno w Gdańsku, jedno w Słupsku. Jest to tak podzielone jak nasza praca w Pomorskim Związku Piłki Nożnej, czyli mamy biuro w Malborku, biuro w Słupsku i główną siedzibę w Gdańsku. Pojawia nam się lista wszystkich zawodników, których mamy obecnie wpisanych do klubu. Tutaj na samym końcu mamy wniosek o wniosek o wydanie karty. My mamy dodanego takiego zawodnika przykładowego. Postartujemy sobie po datach. Dajmy na to pan Grabowski Michał. Klikamy sobie takiego zawodnika. Przechodzimy na sam koniec. Klikamy nowy wniosek. Wyświetla się nam takie okienko. No intuicyjnie klikamy nowe zdjęcie. Na początku spotkania powiedział pan, że jak zwykle tutaj w Malborku była duża frekwencja. Czy to oznacza, że właśnie ludzie związani tutaj z Malborkiem i z okolicami aktywnie uczestniczą w życiu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej? Tak, muszę przyznać, że o ile w innych naszych okręgach w Gdańsku i w Słupsku ta frekwencja jest troszkę niższa, to akurat w Malborku widać duże zainteresowanie klubami, widać, że prezesi przejmują się dolą klubów, chcą żywo uczestniczyć w życiu piłkarskim, co naprawdę nas bardzo cieszy, tym bardziej, że region małborski nie posiada drużyn na tak wysokim poziomie, tylko stawia na troszkę słabsze, czyli drużyny grające w niższych klasach i na dzieciaki. Jeżeli nie ma więcej pytań, to dziękuję Państwu za przybycie, powodzenia w lidze, wszystkiego dobrego i zapraszam po odebranie piłki. W pokoju, w holu, proszę iść na fajną.